Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W dzisiejszej debacie powszechnie używanym argumentem jest przywoływanie przeróżnych danych, przeróżnych wskaźników. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że, a ja przynajmniej mam takie wrażenie, że wielu mówców zapomina, że o wskaźniku nie decyduje tylko wartość, ale też punkt odniesienia. Dzisiaj Polska staje w obliczu bardzo konkretnych wyzwań, które czekają nas w 2013 roku. I ja się nie dziwię, że minister finansów do projektu budżetu podchodzi z takim nastawieniem, że budżet na 2013 rok powinien odpowiadać na te konkretne wyzwania. I tym bardziej dziwię się wielu mówcom, że ich ocena budżetu polega na sprowadzeniu tak naprawdę budżetu do porównania, prostego porównania wybranych wskaźników. Dlatego zamiast odwoływać się do tego typu zabiegów, warto sobie zadać trud odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu projekt budżetu na 2013 rok pozwoli sprostać wyzwaniom, które czekają nas w przyszłym roku. Narzędziem, które w mojej ocenie ma istotne znaczenie w trudnym czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i w trudnym czasie kryzysu gospodarczego i zawirowań w strefie euro dla utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce jest dobre wykorzystanie pozostających w dyspozycji polskich władz funduszy europejskich. Efektywne wykorzystanie środków europejskich z punktu widzenia Polaków to przede wszystkim liczne działania, w tym inwestycje podnoszące jakość i standard życia w naszym kraju. Warto jednak zauważyć, że dobrze zaplanowana, elastyczna polityka rządu w tym względzie pozwala skutecznie wykorzystać ten dodatkowy atut także dla zapewnienia stabilności finansów publicznych państwa. Oceniając budżet czy projekt budżetu na 2013 rok, można stwierdzić, że wykorzystanie środków europejskich oprócz realizacji celów wskazanych w poszczególnych programach wspierać będzie działania rządu podejmowane na rzecz budowania bezpieczeństwa i wiarygodności finansowej państwa, bez których trudno w czasach kryzysu poważnie myśleć o jakimkolwiek rozwoju gospodarczym i sprostać wyzwaniom społecznym, jakie niesie postęp cywilizacyjny. Na rok 2013 w projekcie ustawy budżetowej zaplanowane zostały dochody środków europejskich w łącznej wysokości przekraczającej 81,4 miliarda złotych, a planowane wydatki wynoszą blisko 75,3 miliarda złotych. Dla porównania przypomnę, że wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2010 roku wyniosło niewiele ponad 48 miliardów złotych, zaś w 2011 roku wyniosło blisko 61 miliardów złotych. W tym roku powinno być jeszcze większe i to są wydatki prorozwojowe, wydatki, o które w wielu wystąpieniach upominali się posłowie opozycji. W ramach tych wydatków w poszczególnych częściach budżetowych kwota ponad 39,5 miliarda złotych została zaplanowana na realizację działań określonych w Narodowej Strategii Spójności. W tym miejscu warto wskazać, że w ramach realizacji NSS od początku uruchomienia programów do dnia 9 grudnia zostało zawartych z beneficjentami 78 803 umowy o dofinansowanie, w tym dofinansowanie w części Unii Europejskiej sięga praktycznie 230 miliardów złotych, co stanowi 82,1% alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikające ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 185 miliardów złotych, a w części dofinansowania Unii Europejskiej ponad 131 miliardów złotych. Kolejnym elementem, który wspiera działania, które zmierzają do pokonywania tych problemów społecznych, o których tak wiele z tej mównicy było mówione, to obszar wspólnej polityki rolnej. W 2013 roku w ramach
wspólnej polityki rolnej realizowane będą płatności bezpośrednie, a zaplanowana została kwota ponad 11 miliardów 360 milionów złotych, co oznacza, że wsparcie dla polskiej wsi ze środków przeznaczonych na wspólną politykę rolną jest o ponad 1 miliard złotych większe w porównaniu z planem na rok 2012. Doszukując się, czy próbując odpowiedzieć głównie posłom opozycji na zarzut, że ten budżet nie jest prorozwojowy, warto w wymiarze środków europejskich popatrzeć na budżet w ujęciu zadaniowym. I tu głównymi kierunkami wydatkowania środków są wsparcie rozwoju regionalnego kraju. Zaplanowana kwota wydatków wynosi blisko 12 miliardów złotych. Tak jak wcześniej powiedziałem, realizacja wspólnej polityki rolnej ponad 11,3 miliarda złotych. Rozwój infrastruktury transportowej. Planowane wydatki wynoszą blisko 6,5 miliarda złotych. Ochrona środowiska z kwotą planowanych wydatków ponad 1,5 miliarda złotych. Wzrost konkurencyjności gospodarki. Zaplanowana kwota wydatków wynosi blisko 1,7 miliarda złotych. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom. Na ten cel została zaplanowana kwota blisko 1,5 miliarda złotych. Bo właśnie zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, rozwój zasobów ludzkich, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski realizowana poprzez duże projekty infrastrukturalne w zakresie czy to ochrony środowiska, transportu, energetyki, ochrony zdrowia, realizowana poprzez projekty systemowe polegające na dofinansowaniu zadań publicznych, sprawia, że powinniśmy sprostać tym wyzwaniom budżetowym, które stoją przed nami w 2013 roku. I tak patrząc na ten budżet, wydaje się, że te głosy, które padają tutaj jako głosy czarnowidztwa, na pewno się nie spełnią. Tak było i rok temu, i dwa lata temu. Z tej mównicy padały podobne oceny i sformułowania. A mimo to Polska systematycznie się rozwija i jestem przekonany, że budżet na 2013 rok spowoduje, że dalej pozostaniemy na drodze wzrostu gospodarczego. Dziękuję.